Dzień dobry Państwu, Jacek Orzuch, witam w kolejnej rozmowie na portalu Białego Kruka. Dzisiaj gościmy pana profesora Wojciecha Roszkowskiego. Dopiero niedawno się widzieliśmy. Pierwszy tom historii chrześcijaństwa już jest bestsellerem. Jeszcze nowy, drugi tom wyszedł. Ostatni, już traktujący o epoce nowożytnej. Od XVI do XXI wieku, epoka nowożytna, dzieje najnowsze. To jest ten okres, kiedy pozycja Kościoła katolickiego zaczęła się z jednej strony kruszyć, z drugiej strony wypłynął on na szerokie wody, aż po krańce ziemi, z tego co, tak jak powiedział Pan Jezus. Tak, myślę, że to jest chyba trudniejsza epoka do opowiedzenia, zwłaszcza w takiej formie, takiej właśnie mozaiki różnych esejów, które skupiają uwagę czytelnika na wybitnych postaciach, ale również problemach, wydarzeniach. Dlatego, że właściwie, czy można mówić o upadku Kościoła? Niektórzy dzisiaj mówią o upadku Kościoła w tej epoce nam najbliższej, w XX wieku. Natomiast jednak preludium do tego stanowiły zjawiska z historii powszechnej, społecznej, gospodarczej na masową skalę, o których ja wspominam nie tylko jako historii gospodarczej, ale również uważając, że życie społeczne, zmieniające się życie społeczne właśnie od wieku XVI, a więc urbanizacja, komercjalizacja życia codziennego, i podbój świata przez te centrum chrześcijańskie Europy Zachodniej głównie, Europy w ogóle, no to wszystko miało ogromne znaczenie w tym, tak jak Pan powiedział, Kościół z jednej strony sięga właściwie całego świata. Ja w którymś z tych esejów wspominam kościoły, które są położone najdalej na północ i najdalej na południe kuli ziemskiej. Właśnie jako pewien symbol, że mamy te krańce świata. Mamy kościół na północy w Norwegii i mamy kościół na południu Chile. No jest też Japonia, Filipiny, czyli tak, i wschód, i zachód, właściwie cały świat. Na mnie ogromne wrażenie zrobiła informacja o kościele, który się znajduje na wyspie Kerguelen, na południu Oceanu Indyjskiego. Chyba najdalej od wszystkich innych osad świata położony. W każdym razie, więc Kościół się rozszedł po całym świecie, a jednocześnie przeżywał ogromne wyzwania związane z reformacją, z ateizacją, z rewolucją francuską i rozszerzaniem się ateizmu i również z prądami, które w samym Kościele były bardzo niepokojące, które się tak najogólniej nazywa modernizmem. I to, ten modernizm właściwie dzisiaj w Kościele również jest bardzo, bardzo widoczny. Więc ująć to w tych około setce szkiców wydawało mi się rzeczywiście dosyć trudne. Nie wiem, jak to czytelnicy ocenią, ale wydaje mi się, że trzeba było to wszystko jakoś zebrać i pokazać, bo moje wrażenie, znowu takie do autora, który na historię Kościoła patrzy i z wewnątrz, jako członek Kościoła, jako wierzący, a jednocześnie starając się opowiedzieć to językiem świeckim. Nie teologicznym, nie liturgicznym. Wydawało mi się, że to dosyć trudne. No, nie wiem, jak czytelnicy to ocenią. Mi akurat wydaje się jedną z największych zalet tej książki, że nie jest, jak to się dzisiaj popularnie mówi, zwłaszcza w kręgach lewicowych, europocentryczna. I to jest taki zarzut do prawicy, do konserwatorów, że jesteśmy europocentryczni. Tymczasem Pan pokazał, że ten europocentryzm to nie jest trafny zarzut i mało tego, nie jest on odwracany tak jak przez lewicę, tylko o takim charakterze ornamentacyjnym, tak, że wybiera się jakieś pośrednie dzieła literatury afrykańskiej i zestawia je z Platonem i mówi, że są na takim samym poziomie na przykład, ale wręcz przeciwnie, Pan pokazał to nie tylko dekoracyjnie, tylko Pan pokazał faktycznie, że Kościół jest powszechny. Takie było moje wrażenie z tej książki. Nie jako kwiatek do kożucha, tam Azja, Afryka i tak dalej, tylko Pan to postawił na równi.
wręcz z, oczywiście wypłynęło to z Europy, natomiast pan opisywał historię tego, co tam się działo, zakorzenienie kościoła, męczeństwo, w niektórych triumf kościoła, w niektórych krajach, tak, w Filipinach, a tymczasem w Azji Południowo-Wschodniej, w innych krajach, no to jest to długotrwałe męczeństwo, tak? Cieszę się, że pan to zauważył, bo na tym mi zależało, żeby pokazać, że powszechność Kościoła polega nie na tym, że to jest jakaś misja cywilizacyjna Europy, tej mądrzejszej, tej lepszej w świecie. To robili kolonizatorzy, kolonizując politycznie, wojskowo, ekonomicznie peryferia ówczesnego świata, ale w warstwie duchowej to było zupełnie co innego. To nie chodzi tylko o to, że duchowni często bronili na przykład Indian przed kolonizatorami, ale to, że dobra nowina docierała do tych ludzi rzeczywiście jako dobra nowina, a nie jako jakaś ideologia zachodnia. I dla mnie takim... Ja czasami znajdowałem takie przykłady bardzo nośne, które są tego ilustracją. Wielkie wrażenie na mnie zrobił hymn maryjny śpiewany w języku Quechua o radości niebios. Ja o nim wspominam w tej pracy. To jest jeden z chyba pierwszych religijnych hymnów skomponowanych na miejscu w języku oryginalnym Indian Quechua, który jest głęboko religijny i zresztą ja polecam odsłuchanie, na YouTubie można to. Ja nie powtórzę tutaj jego tytułu w języku Quechua, ale proszę na to zwrócić uwagę. O radości niebios. Pewnie jest taki rozdziałek i to właśnie jest ilustracja tego, o czym mówimy. To znaczy, że zakorzenienie chrześcijaństwa to było zakorzenienie się prawdziwej, dobrej nowiny, a nie jakiejś ideologii przywiezionej przez białych, co było niezwykle trudne. Bo przecież Indianie patrzyli na tych kolonizatorów jako na wrogów. Dzisiaj oglądamy w telewizji ten serial Królowa i Conquistador i widzimy, że z perspektywy indiańskiej to ci ludzie byli barbarzyńcami, którzy niszczyli ich życie. A jednocześnie tam się pojawia bohater historyczny, ojciec de las Casas. Trochę tam jego działalność jest okrojona, jest tak fabularyzowana, ale on trafiał do tych ludzi właśnie dobrą nowiną. I ten hymn o radości niebios, wydaje mi się, jest doskonałą ilustracją tego, że Indianie weszli w orbitę chrześcijańską, przyjmując tę dobrą nowinę jako fundament swojej tożsamości wręcz. Kończy się era średniowiecza, przestaje dominować cywilizacja łacińska w całym znanym świecie, tak? Jakim była Europa, Azja Mniejsza i północ Afryki. Świat się staje jeszcze większy, ale w tych właśnie czasach, kiedy większość ludzi przestaje być katolikami, znaczy albo przestaje być katolikami, albo w ogóle nigdy nie była katolikami, jeszcze większy nacisk położony jest na świętość indywidualnych osób. Mówię tutaj na przykład w przypadku chociażby kontrreformacji o Franciszku Salezym. Mówię tutaj o misjonarzach, mówię tutaj o osobach, które w niemalże pojedynkę nawracały całe narody, czyli swoim przykładem, swoją niezłomnością potrafiły wytrwać i potrafiły dać przykład w tym nieprzyjaznym jednak świecie. Właśnie i przekonać ludzi wychowanych w zupełnie innym świecie wartości, układów społecznych do tego, że Chrystus stanowi najlepszą, jedyną odpowiedź na podstawowe pytania egzystencjalne. Na przykład z perspektywy chińskiej, czy japońskiej, czy Filipińczyków. Chrystianizacja Filipin dla mnie była fenomenem, była chyba najbardziej udana w sensie masowym. Ale patrząc na dobrą nowinę z ich perspektywy, tych tubylców, można było stale zadawać sobie pytanie, jak to się stało, że zostali oni przekonani do tej wiary, chociaż to
przynosili ją nie tylko misjonarze, ale również kolonizatorzy, politycy, wojskowi, konkwistadorzy czy zdobywcy. Czyli ich dzieło było podwójnie trudne. Tak, tych misjonarzy. Szczególnie ciekawy wydał mi się ten temat, bo wydaje mi się, że taką sytuację mamy też dzisiaj. Z tym jeszcze gorszym wektorem, że dzisiaj to Europa jest kolonizowana, a to nie Europa kolonizuje. Myślę, że to bardzo ważna obserwacja, dlatego że jeżeli porównać mentalność, no mówmy umownie pogan, oni przecież byli ludźmi, tylko problem polega na tym, że oni byli wierzący. Oni byli wierzący na swój sposób. Mieli swoje bóstwa, swojego Konfucjusza, swoje tam jakieś światy, wartości inne, ale wydaje mi się, że im było być może łatwiej przyjąć chrześcijaństwo niż dzisiejszym poganom w świecie zachodnim, którzy wszystko wiedzą lepiej. I którzy już mieli doświadczenie nieprzyjęcia albo przyjęcia w skarykaturyzowanej formie chrześcijaństwa, na przykład Tajpingowie chińscy, tak? Którzy zetknęli się z misjonarzami, ale chyba się to nie przyjęło do końca u nich. No więc oczywiście trudności akulturacji chrześcijaństwa, to wszystko jest, to są tematy, przypuszczam, bardziej skomplikowane niż ja potrafiłem nawet w tych szkicach ująć, ale być może nawet te skrótowe ujęcia zachęcą do refleksji nad tym. Na przykład nad tym, czy możliwa jest rechrystianizacja świata zachodniego. Bo to zupełnie inne siły dzisiaj działają. Pewnie jeszcze do tego wrócimy, ale to jest wydaje mi się temat nośny. Myślę, że o tym porozmawiamy w drugiej części naszej rozmowy. Mamy już kilka takich tematów, o których Pan wspomniał, natomiast w ogóle nie zdążyliśmy o nich powiedzieć. Rechrystianizacja świata zachodniego, modernizm i jeszcze stare tematy traktowane bez poprawności politycznej. Już za chwilę widzimy się w drugiej części.